Szanowni Państwo, dzień dobry, szczęść Boże. Włodzimierz Skalik, wiceprezes i sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej. Mam zaszczyt powitać Państwa i przedstawić gościa w osobie pana doktora Leszka Sykulskiego i pana posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Konfederacji Korony Polskiej w sprawie szykanowania doktora Leszka Sykulskiego za podżeganie do pokoju. Konfederacja Korony Polskiej niezwykle ceni wkład doktora Leszka Sykulskiego w polskie życie publiczne, naukowe i akademickie. Wszelkie szykany zastosowane wobec niego uważamy za bezprawne, niegodziwe i sprzeczne z polskim interesem. Podjęta wobec doktora Leszka Sykulskiego akcja dyskredytacji, nękania i prześladowania, posunięta aż do pozbawienia pracy i zmierzająca do pozbawienia podstaw egzystencji, robi wrażenie akcji skoordynowanej na najwyższym szczeblu. Wzywamy władze i służby do zaniechania takich szkodliwych i antypolskich działań. Apelujemy o poszerzanie, nie zaś tłumienie, uczciwej debaty w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Polaków. Stop cenzurze w szkołach wyższych. Konfederacja Korony Polskiej murem za Sykulskim. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana doktora Leszka Sykulskiego. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, widać dzisiaj zorganizowaną akcję dyskredytacyjną, która ma na celu napiętnowanie osób życia publicznego, które mają odwagę cywilną głosić swoje poglądy polityczne, społeczne, na życie kulturalne, na życie obyczajowe. Widzimy tę zorganizowaną akcję dyskredytacyjną, która nasiliła się zwłaszcza po 3 lutego 2023 roku, czyli po inauguracji działalności Polskiego Ruchu Antywojennego, który głosi od samego początku hasła propolskie, hasła zachowania pełnej suwerenności przez Rzeczypospolitą Polską, który głosi hasła bezpieczeństwa narodu polskiego i hasła pokojowe. My podżegamy do pokoju i właśnie za to podżeganie do pokoju jesteśmy nękani. Widzimy zorganizowaną akcję dyskredytacyjną prowadzoną w mediach głównego nurtu, w wypowiedziach bardzo wielu polityków, także polityków partii rządzącej, a może nawet przede wszystkim partii rządzącej, i widzimy ogromne naciski na środowisko akademickie, na próbę cenzury, wprowadzania cenzury, jeśli chodzi o wolność słowa i wolność wypowiedzi, wolność dyskusji w środowisku akademickim, który jest fundamentem, czy jednym z fundamentów demokracji, wolności słowa w ogóle w Polsce. Te ogromne szykany, które dotknęły moją już byłą uczelnię, moje byłe miejsce pracy, są niewyobrażalne. Zarówno naciski polityczne, jak i medialne, czy wszelkiego rodzaju naciski takie nieformalne. Próba zarzucania czy to mnie, czy innym przedstawicielom środowiska akademickiego, że głoszą swoje własne poglądy, które są poglądami opozycyjnymi wobec narracji władzy, do których to poglądów mamy prawo na podstawie artykułu 54 Konstytucji, jest
ogromnym wykroczeniem, jest ogromnym zagrożeniem dla wolności nas wszystkich, czy nawet przestępstwem, już nie wykroczeniem, a przestępstwem wobec wolności akademickiej, wobec wolności nas wszystkich jako Polaków. Niestety demokracja na naszych oczach przemienia się w demokraturę, od której już jest bardzo blisko do dyktatury. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, panie doktorze. Podkreślamy, że adresujemy to nasze stanowisko i te tu dzisiaj padające słowa nie w pierwszej kolejności do kolegów pana doktora z życia akademickiego, którzy, wcale nas to nie dziwi, ulegają naciskom politycznym. Adresujemy to przesłanie z jednej strony do naszych rodaków, polskich patriotów, którzy świetnie to pojmują, że opowiadać się za bezpieczeństwem i pokojem dla Polski i Polaków to jest działanie w polskim najlepiej pojmowanym interesie. No i adresujemy te słowa również do tych, którzy dzisiaj stoją na narodu czele, do rządzących. Powstrzymajcie tę nagonkę. Nie eskalujcie kampanii nękania, insynuacji, prześladowań ludzi, którzy mając na uwadze polską rację stanu i polski interes, sprzeciwiają się wpychaniu Polski w wojnę. To jest tutaj stawką. Stawką jest życie, zdrowie, majętność obecnego i przyszłych pokoleń Polaków. I uderzanie w tych, którzy upominają się o to, by Polska nie wychodziła przed europejski, światowy szereg i by nie wybierała się w pierwszym szeregu, by polec na barykadzie, by polec na linii frontu wojny, tej linii, która, chwała Bogu, ciągle jeszcze nie przecina polskiego terytorium. Prześladowanie za wygłaszanie zdania odrębnego w tej sprawie to jest istotnie działanie antypolskie, sprzeczne z naszymi interesami. Jeśli by, szanowni państwo, jeśli by nawet ktoś z nas, na przykład pan doktor Sykulski, miał mylić się w swoich ocenach historycznych, politycznych, no to, szanowni państwo, to jakiś powód, żeby zamykać mu usta. To czas wyjaśni, czas pokaże, czas to zweryfikuje, kto miał rację, kto stał po stronie Polski i Polaków, a kto tu w Polsce i w Warszawie reprezentował obce interesy. Czas to pokaże. Sprzeciwiamy się cenzurze w życiu publicznym z przyczyn moralnych, etycznych, ale także i politycznych, szanowni państwo. Niepolitycznie jest bowiem wprowadzać państwo i naród w uliczkę jednokierunkową. To jest bardzo niepolitycznie. Politycy nie są od tego, żeby równać front i narzucać wszystkim bezalternatywną wersję zdarzeń i linię polityczną. Politycy są od tego, żeby mnożyć rozwiązania, żeby rozpatrywać różne opcje. Jeśli dzisiaj polska racja stanu została sprzęgnięta z cudzą, to jest to ze szkodą dla polskiego państwa i narodu. Stajemy się bowiem zakładnikami cudzych interesów, cudzej racji stanu. My chcemy, żeby Polacy byli ludźmi wolnymi i chcemy, żeby wśród Polaków mogli czuć się swobodnie akademicy, uczeni, publicyści, ci, których swobodna refleksja naukowa, polityczna, geopolityczna zwiększa przecież dorobek intelektualny Polaków i zwiększa zatem zakres naszego bezpieczeństwa dziś i w przyszłości. Jeśli tę wolną myśl stłumimy, jeśli uniemożliwimy uczonym, badaczom propagować swoją wiedzę, to wówczas, szanowni państwo, znowu stajemy się klientami zagranicznych uczelni i stajemy się zakładnikami cudzych koncepcji geopolitycznych,
filozoficznych. Chcemy, żeby Polacy by pozostali ludźmi wolnymi i dlatego Konfederacja Korony Polskiej upomina się o dobre, konstytucyjne prawo doktora Leszka Sykulskiego do tego, by swobodnie mógł komunikować się z rodakami, ze swoimi słuchaczami, odbiorcami, także swoimi studentami, którzy bardzo notabene chwalili sobie zawsze pracę akademicką pana doktora. O to się upominamy i liczymy na to, że głos większości polskiej opinii patriotycznej będzie po stronie wolności, a nie ucisku. Będzie po stronie wolności słowa, a nie cenzury. I liczymy na to, że polscy patrioci nie będą dłużej biernie przypatrywać się wprowadzaniu Polski w ulicę jednokierunkową, nie będą przypatrywać się biernie degradowaniu Polski do roli klienta, żeby nie powiedzieć lokaja obcych mocarstw.